Dzień dobry Wam wszystkim, rodacy z całej Polski, z Europy, z całego świata, bo być może też ludzie z całego świata mają okazję zobaczyć te krótkie materiały, które dla Was robię. Ostatnimi dniami naszło mnie wiele przemyśleń i wiele refleksji, z którymi chciałem się z Wami podzielić. A mianowicie dużo rozmyślałem o tym, jak naprawdę spróbować żyć w Afryce, jak naprawdę zaakceptować tak wielką różnicę w ludzkiej mentalności, w ludzkim postrzeganiu rzeczywistości, w ludzkich przyzwyczajeniach. I to naprawdę nie jest łatwo. To są rzeczy, o których powinien ktoś mówić, powinien ktoś to naświetlić i wytłumaczyć. Bo dla nas, Europejczyków, wiele rzeczy, które są samozrozumiałe, z którymi jesteśmy zżyci i przyzwyczajeni, tak naprawdę od urodzenia, tutaj te rzeczy tak naprawdę nie egzystują. Tutaj większość ludzi żyje według kompletnie innych zasad i nieznanych nam zasad. Odbieranie przez nas poczucia wolności, samostanowienia jest totalnie inne. Tak na przykład głośna muzyka. To, co dla nas oznacza głośna muzyka, to tutaj jest jakąś marną zabawą. Tutaj muzyka jest odtwarzana przez wielkie głośniki z wielką mocą i im więcej niskich tonów w tej muzyce, tym lepiej. Nie wiem, jak to jest możliwe, że większość ludzi nie tylko, że akceptuje to, ale że mogą to psychicznie i fizycznie znieść. Ale takie są fakty. To, co dla nas w ciągu pół godziny zaczyna być potwornie męczące i nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować, mieszkańcy afrykańskich krajów przedstawiają sobie za rzecz normalną i patrzą się na nas jeszcze zdziwieni, zastanawiając się, o co nam chodzi. Wyobraźcie sobie, że w niektórych miastach, szczególnie w tam miastach, gdzie jest więcej ludzi katolickiej wiary, w niedzielę w kościołach gra muzyka, w domach prywatnych też, w celu odstraszenia złych duchów. Ale ta muzyka gra przez cały dzień do późnych godzin wieczornych albo nawet nocnych tak głośno, że z odległości 200 metrów tą muzykę słyszy się bardzo dobrze i tak naprawdę czasami jest ciężko w swoim domu rozmawiać, a o spaniu już nawet nie ma co mówić. Dlatego jest to taki ważny aspekt sprawy, na przykład poszukiwania domu. Można znaleźć piękny dom w bardzo dobrej cenie za wynajęcie, świetnie wyposażony, w bardzo dobrym miejscu, ale po jakimś czasie mogą pojawić się problemy. I co może się stać? W odległości na przykład 100 metrów albo 50 metrów od Waszego pięknego domu ktoś postawi jakąś budę, dosłownie budę, małą budę, gdzie się sprzedaje piwo, gdzie się sprzedaje jakieś tam napoje, ale co jest najważniejsze w takiej budzie, jest muzyka. I ta muzyka będzie grała od godziny 18 do godziny 1, 2 albo w nocy, albo jeszcze dłużej. I w tym momencie tak naprawdę Wasze życie jest skończone. Tego się nie da znieść. Ja znam takich przypadków bardzo wiele. Z jednym z takich przypadków miałem sam do czynienia. Udało nam się tą sprawę załatwić, ale kosztowało to ogromną masę wysiłku. Naprawdę. I tak do końca ta sprawa też nie była załatwiona, dopóki ta buda całkowicie nie upadła i ta działalność gospodarcza została tam zakończona. Dlatego według mnie
przed podjęciem decyzji o wynajęciu konkretnego domu albo apartamentu należy zachować wielką ostrożność i dać sobie czas na znalezienie takiego miejsca, gdzie z dużym prawdopodobieństwem będzie cisza i spokój, który umożliwi nam i Wam normalne życie. A to jest naprawdę bardzo ważne, bo po dłuższym czasie takiego muzykowania człowiek jest psychicznie wykończony. I gdzie to leży? To leży właśnie w tej mentalności, że mieszkańcy tych krajów nie rozumieją tego problemu. Dla nich jest to normalne. Oni są w tym wychowani, oni z tym już przyszli na świat. I są zdziwieni, kiedy ktoś z nas, tych przybyszy z Europy, jest zdziwiony tym, że oni tak funkcjonują. Ale to jest ta ogromna różnica w mentalności. O tym można mówić godzinami i na pewno będą mi przychodziły następne przemyślenia do głowy, o których będę chciał za każdym razem coś Wam powiedzieć. Taki inny przykład, o którym słyszałem też niedawno, jak my jesteśmy postrzegani i odbierani. Może to jest naprawdę śmieszne i ciężkie do uwierzenia dla nas jako Europejczyków, ale tutaj większość ludzi myśli, że każdy mieszkaniec Europy od urodzenia posiada założone konto w banku, na które to konto rząd każdego z kraju przelewa co miesiąc określoną sumę pieniędzy. I dlatego każdy z nas, który tu przybywa, jest potencjalnym milionerem. Naprawdę, tak ci ludzie myślą. I ja to usłyszałem od mieszkańców tego kraju, którzy są przekonani, że tak właśnie jest. Dlatego też większość tych ludzi nie ma żadnych skrupułów do tego, aby próbować od nas, jak to się mówi, wyciągać pieniądze. Na każdym kroku, podczas dokonywania zakupów, na targu, czy gdzieś na ulicy, podejmowane są próby wyciągania od Ciebie pieniędzy. Nie są to wielkie pieniądze, bo często jest to 1000 albo 2000 szylingów, ale chodzi o to, że większość tych ludzi myśli, że każdy człowiek, który przybywa z Europy, jest bogaty i nie ma z tym żadnego problemu. Po prostu na zasadzie daj mi więcej pieniędzy, to mi będzie lepiej. Miałem taki przypadek, że kupowałem używany przewód elektryczny z wtyczką, który był mi potrzebny do wykonania przedłużacza. I ten człowiek, który posiada taki mały sklepik, daje mi ten używany kabel, który nie wygląda za dobrze i mówi do mnie, jaka jest cena tego kabla. Tłumaczę mu, że to po prostu jest bez sensu. Nie można sprzedawać tak drogo czegoś, co nie ma żadnej wartości. Na co on mi odpowiada, ale to jest dobrze dla mnie. On nie myśli o tym, że ja do niego przyszedłem coś kupić i po takiej reakcji, po takim wytłumaczeniu nie będę miał ochoty więcej tam przyjść, czegoś kupować. On jest skoncentrowany na tej chwili, na tej minucie, i na tym dzisiejszym dniu. Jest przekonany, że jak zarobił w tym momencie 2 albo 3 tysiące szyling więcej, to on będzie szczęśliwy. I takich właśnie przypadków można mnożyć bardzo wiele i każdego dnia. Praktycznie na każdym kroku spotykamy się z sytuacjami, które dla nas są niezrozumiałe, a dla mieszkańców tego kraju są zupełnie naturalne. Z każdym takim przemyśleniem będę chciał się do Was zwrócić z takim małym materiałem, gdyż te rzeczy są naprawdę istotne. Jeśli ktoś chce wyemigrować na stałe, albo przynajmniej na kilka lat wyjechać i zmienić świat, i zmienić otoczenie, z tym wszystkim musi się liczyć. I im więcej takich informacji posiądzie, będzie mu łatwiej. My takich informacji mieliśmy naprawdę niewiele. Całe doświadczenie zbieramy sami. Walimy też często głową w
o ściany, bo taka jest prawda, bo nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale z tymi doświadczeniami rozwijamy się. Dzięki tym doświadczeniom mogę Wam coś więcej opowiedzieć, jak tutaj się żyje naprawdę. Nie będę Wam opowiadał o domach z basenami, które się wynajmuje za marne pieniądze. Nie będę Wam opowiadał, jak każdy nas kocha, lubi i szanuje i jak to jest cudownie, bo prawda jest zupełnie inna. Obiecałem Wam przekazywanie tylko prawdy i tego się będę zawsze trzymał. I z każdym takim nowym przemyśleniem będę chciał się z Wami podzielić. Jest to o tyle ważne, że nie można tego zebrać w jeden dłuższy materiał, bo będzie to i nudne, i pewnie nieciekawe, ale to, co mi nasuwa się do głowy w danym momencie, jest ważne i dla mnie, i może być ważne dla każdego z Was, szczególnie, że pokazuje to prawdziwy obraz życia w innym kraju, szczególnie w kraju afrykańskim. W związku z tym pozdrawiam Was, życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia następnym razem.